Dobra. Witam serdecznie na webinarze. Co nam zdarzy? Co to będzie? Witam serdecznie. Jeszcze poczekamy chwilę na więcej kobiet. Powoli się będziemy schodzić. Patrzę, czy ja tutaj gdzieś widzę, kto dołącza. Witam Was dziewczyny bardzo serdecznie. Natomiast nie wiem, czy ja tu mogę gdzieś zobaczyć komentarze, które ewentualnie będziecie pisać. Witam, witam, witam. O, witaj, widzę. Dobra. Dziękuję Ci, Daria. Okej, okay, to może jednak będę widzieć komentarze też w razie czego, bo może jakieś pytania się urodzą po drodze. No, schodzą się kobiety, czarownice na sabat. Dzień dobry, witam Cię, Agnieszko. Dobra, cześć Elu. Ok, jeszcze chwileczkę poczekamy. Szykowałam się trochę do tego webinaru. Powiem Wam, że mimo że ćwiczę już gimnastykę od lat i bardzo ją czuję i mam takie wrażenie, że ją znam, to szykując się do niej jeszcze takie pewne rzeczy do mnie dotarły, które jakoś w tym codziennym życiu, kiedy się ćwiczę, a nie wchodzi jakby w żadną teorię, to gdzieś tam umykają, więc się bardzo cieszę, że mogłam się przyszykować dla Was do tego i sobie jeszcze zgłębić wiedzę i poczytać na temat gimnastyki i że mogę się z Wami podzielić moją pasją. Danka, witaj, witaj też. I opowiedzieć Wam o tym, co jest dla mnie ważne, co odkryłam, co ćwiczę i zgłębiam. I co teraz jakby też trochę odżyło w związku z tą kwarantanną, bo muszę przyznać, że ostatnio trochę byłam pracowo zabiegana i nie miałam za bardzo czasu na gimnastykę i ona poszła trochę gdzieś tam w kąt. W sensie no, prowadzę zajęcia, no jest ona moja, ćwiczę czasem, ale w związku z tym, że ja jestem kosmetyczką i prowadzę gabinet kosmetyczny, no i teraz nie pracuję. W związku z tym mogłam jakby sięgnąć po to, co mogę Wam pokazać i co zaoferować teraz w tym czasie, kiedy siedzimy w domu. I powiem Wam, że strasznie mnie to cieszy, co robię teraz, więc miłe jest to. Dobra, myślę, że ile nas jest, tyle jest. Zaczynamy. Słuchajcie, nie wiem, czy jesteście już po jakichś warsztatach z gimnastyki, czy coś wiecie więcej na ten temat, ale myślę, że zacząć muszę od początku. Co to w ogóle jest gimnastyka? Więc, bo to taki dziwny trochę twór się wydaje i tak dalej. No ona, jak żeście, jeśli oglądacie jakieś ćwiczenia, to wiecie, ona jest taka trochę jogowa. Jest dosyć powolna, jest pracą z ciałem, tak na takich poziomach głębokich, nie tylko zewnętrznie. Ale skąd ona w ogóle się wzięła i czy to jest coś wymyślonego teraz, czy to jest coś starego? No więc, słuchajcie, ona została zrekonstruowana kilkanaście lat temu, tak naprawdę w Polsce jest dopiero od roku 2013, więc stosunkowo niedawno. Jest to system ćwiczeń, który jest systemem ćwiczeń dla kobiet i tylko dla kobiet, przynajmniej ta wersja, której ja uczę, więc dlatego ta grupa też jest tylko dla kobiet, bo tam w innych miejscach to też faceci oglądają i potem jakieś głupie komentarze mi przysyłają, co mnie zawsze denerwuje jakoś. I ona została odkryta i zrekonstruowana na Białorusi w latach 90. W tym czasie
na Uniwersytecie w Mińsku wykładał taki gość, który nazywa się Genadij Abramowicz. On jest filozofem z wykształcenia, specjalizuje się właśnie w kulturze Słowian i z tym słowiańskimi rzeczami wykładał te słowiańskie rzeczy jakieś tam. I przyszła do niego studentka któregoś razu po wykładzie i zapytała się go, czy on wie coś na ten temat takiej gimnastyki, która dla kobiet i która jest ponoć przekazywana z pokolenia na pokolenie i u niej w rodzinie taka tradycja funkcjonuje. I czy on coś takiego na ten temat wie? No nic nie wiedział, ale zainteresował go ten temat. Zwołał grupę studentów i swoich doktorantów i zaczęli jeździć po wioskach na Białorusi i szukać najczęściej starszych kobiet, które coś ćwiczą. No i okazało się, że tych kobiet jest całe mnóstwo. I jak zaczęli z nimi rozmawiać i one zaczynały pokazywać, co one ćwiczą, to zauważyli, że to jest, one ćwiczą różne ćwiczenia, robią, natomiast widać, że to jest jeden system. No i z tych badań wyniknęła sprawa taka, że faktycznie była taka tradycja na Białorusi, być może także w innych tutaj krajach słowiańskich, bo to przecież wszystko było jednak płynne i się ludzie przemieszczali trochę, przynajmniej te plemiona kiedyś tam dawne słowiańskie, że był taki system ćwiczeń, który był dla kobiet i który był przekazywany z matki na córkę przez pokolenia. I że dziewczynka w momencie pierwszej miesiączki dostawała od swojej mamy zestaw ćwiczeń specjalnie wyliczony dla niej na podstawie jej daty urodzenia, daty i godziny urodzenia. No i to szło tak przez pokolenia i tak naprawdę umarła sprawa trochę gdzieś w okolicach II wojny światowej. Ale tam na Białorusi też była taka sytuacja, że tam dosyć, szczególnie na wsiach, ich potraktowali kiepsko i tam faktycznie w niejednej wsi były takie sytuacje, gdzie ludzi wszystkich zaganiano do stodoły i tą stodołę podpalano. Więc nic dziwnego, że ta tradycja gdzieś przycichła i w ogóle można powiedzieć, że zaniknęła prawie na dobrą sprawę. I wyszła sprawa na jaw w latach 90. I ten Abramowicz razem ze swoimi studentami pozbierał te ćwiczenia, które znalazł, pozbierał tą całą wiedzę, którą dostał od tych starszych pań, które znaleźli ćwiczące i stworzył, jakby zrekonstruował system ćwiczeń. Ten system ćwiczeń ma 27 ćwiczeń. Jest systemem zamkniętym i jest systemem moim zdaniem spójnym. W związku z tym myślę, że większość udało mu się jednak zrekonstruować. Jest to 9 ćwiczeń w staniu, 9 ćwiczeń w klęku i 9 ćwiczeń w takim opadzie na łokciach. Jeśli oglądacie coś mnie albo kogoś innego, albo byłyście na jakichś warsztatach, to wiecie, jak to wygląda. Ja wam spróbuję to potem pokazać, jak nie zapomnę, aczkolwiek to jest komputera, ta kamera jakoś tak łapie, że nie wiem, czy całą mnie będzie widać, ale spróbujemy. Chociaż troszeczkę. I została nazwana przez Abramowicza ta gimnastyką słowiańską kobiet lub gimnastyką słowiańskich czarownic, mogłyście się w tym spotkać, lub także ćwiczenia dla kobiet stojąca woda. No, on stworzył szkołę tej gimnastyki słowiańskiej. Śmieszne to, że gimnastykę dla kobiet powołał jakby ją do życia mężczyzna i zaczął nauczać instruktorki, które potem poszły w świat. Między innymi jedna czy dwie tutaj trafiły do Polski, więcej ich jest jednak w tych krajach rosyjskojęzycznych, natomiast ja się uczyłam gimnastyki w Polsce zupełnie tak przez przypadek, jakby mogę powiedzieć, trafiłam na tą gimnastykę i się zachwyciłam nią niesamowicie, bo czytałam książkę, słuchajcie, jakoś w ogóle taką wieść na temat, która się dzieje w takiej wieży słowiańskiej, że tak powiem, i jakoś pomyślałam, że
że żyjemy w kraju, który jest krajem słowiańskim, po prostu nic na temat, może nie nic, pewnie część z Was coś tam wie, ale ja akurat byłam bardzo zielona, jeśli chodzi o jakąkolwiek mitologię słowiańską, wiedzę słowiańską, miałam wrażenie, że to wszystko zostało zabite. Teraz to troszeczkę zaczyna odżywać, ale faktycznie jeszcze niedawno w ogóle o tym nie było słychać. I zaczęłam, wiecie, jak to działa, wyszukiwać różnych rzeczy słowiańskich. I wyświetliło mi się, w związku z tym na Facebooku zaczęły mi się wyświetlać różne rzeczy i wyświetlił się właśnie warsztat z gimnastyki słowiańskiej i wiedzy rodowej. Wiedziałam, co to jest i z czym to mam jeść, ale ponieważ to niedaleko Wrocławia, więc stosunkowo niedaleko od miejsca, w którym mieszkam, to pomyślałam, że pojadę i zobaczę. No i pojechałam, zobaczyłam i wróciłam zafascynowana, że będę instruktorką i w ogóle będę tego uczyć i to będzie moje życie. Więc szybko mnie to zafascynowało. Słuchajcie, o samej gimnastyce teraz Wam opowiem. Jest to system ćwiczeń. W związku z tym kształtuje nasze ciało. Ona kształtuje ciało w inny sposób niż joga, niż fitness, bo to ciało pod wpływem gimnastyki, ono nie robi się takie żylaste w żaden sposób. Te mięśnie nie są na wierzchu widoczne, ta sylwetka nie jest, nawet jak się ćwiczy naprawdę bardzo dużo, bo no nie ukrywam, że był czas, kiedy ćwiczyłam naprawdę dużo. Ta sylwetka nie robi się taka umięśniona, ona zostaje jakby taka miękka, kobieca, jak w tej kulturze słowiańskiej ma być. Zwróćcie uwagę też, te, które z Was ćwiczą, to pewnie wiedzą, te, które jeszcze nie zaczęły, to zobaczycie to, że w gimnastyce słowiańskiej nie ma na przykład spinania brzucha. Wręcz się we wszystkich ćwiczeniach prawie mówi, żeby ten brzuch był luźny. Natomiast ona ćwiczy i kształtuje i wzmacnia mięśnie głębokie. W związku z tym to ciało, mimo że ono z wierzchu nie wygląda na jakieś umięśnione i wysportowane, to ono ma w sobie taką moc i siłę, która jakby przez całe wieki i do teraz jest nam potrzebna w takim codziennym życiu, no bo wszystkie wiemy, jak wygląda życie kobiety i że poza pracą i poza jakimiś tam zainteresowaniami, które mamy lub nie mamy, to też jest mnóstwo pracy przy dzieciach, przy domu, takiej pracy fizycznej i te dni są bardzo nasze wypełnione takim ciągłym działaniem i pracą, nie tylko zawodową, w związku z tym to ciało tą siłę musi mieć. I gimnastyka tą siłę właśnie taką wewnętrzną daje. Wzmacnia mięśnie, uelastycznia kręgosłup niesamowicie. Ruchy, które wykonujemy w gimnastyce, no, początkowo są dosyć trudne najczęściej, ale ten kręgosłup się z czasem poddaje i on zaczyna być coraz bardziej elastyczny i coraz piękniej się układać do wszystkich ćwiczeń, które w gimnastyce wykonujemy. Otwiera biodra i miednicę. Gimnastyka słowiańska jest, są to ćwiczenia dla kobiet. W związku z tym one też miały na celu, mają do tej pory jakby przygotować ciało kobiety do tego, żeby mogła donosić ciążę i urodzić dziecko bez problemu. A także w późniejszym czasie, żeby być dalej zdrową i nie mieć problemów z takich kobiecych, jak nie wiem, nietrzymanie moczu, czy jakieś odsuwanie się macicy, czy jakichś takich rzeczy. Więc ta praca z biodrami, z miednicą jest niezwykle ważna i jest naprawdę, no mam wrażenie, że nacisk w gimnastyce jest głównie na tą sferę, tą strefę naszego ciała położony. Ale praca z gimnastyką to jest też praca z naszym układem hormonalnym, co jak wiecie dla kobiety też jest niezwykle ważne. Ponieważ no my często mamy jakieś tam, wiecie,
wiecie, rozchwiania emocjonalne i te hormony w nas buzują i tak to odczuwamy na co dzień, czy to w zależności od tego, jak cykl nasz przebiega, ale też w czasie dojrzewania, w czasie menopauzy, gdzieś tam poza tym naprawdę całe mnóstwo kobiet w tej chwili ma problemy z tarczycą, czyli to też są hormony. Jakieś problemy z jajnikami, no wszystkie te miejsca, gdzie są gruczoły dokrewne i tam coś nie hula jak należy, no to my odczuwamy jakby w taki sposób też nie tylko zdrowotny, ale też bardzo emocjonalny. I pracując z gimnastyką i robiąc to naprawdę rzetelnie i regularnie, mówi się o tym, że regulujemy swój układ hormonalny. Dodaje gimnastyka poza tym energii, więc jest lepsza do ćwiczenia tak naprawdę rano niż wieczorem. Co tu jeszcze sobie wypisałam, żeby mieć to jakoś usystematyzowane? Słuchajcie, ten cały ruch taki, który wykonujemy w gimnastyce, gdzie zagarniamy biust, ciągniemy ręce pod biustem, po mostku, też powoduje, że te biusty nam się zaczynają ładnie kształtować i ćwiczenia ze świata dolnego też bardzo wzmacniają tutaj obręcz markową i to miejsce właśnie klatki piersiowej, więc no na własnym jakby doświadczeniu mogę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie ćwiczenie kształtuje, wzmacnia, ujędrnia biusty. No ja akurat nie jestem jakaś specjalnie biuściasta i ten mam małe te cycki moje, ale powiedzmy sobie, że po dzieciach nie były pierwszej formy, a teraz nie noszę stanika już chyba za 2 lata i naprawdę nie mam się czego wstydzić. Dobra, no i z takich rzeczy jeszcze, które no, uważam, że są też ważne i są takim smaczkiem, w ogóle powiedziałabym, to jest to, że przez jednak ćwiczenie mięśni na miednicy i tutaj całej miednicy, bioder i tak dalej, to ćwicząc regularnie gimnastykę, mówią to dziewczyny, które dużo ćwiczą i ja to potwierdzam na własnym jakby doświadczeniu, że jak doznania i odczucia w trakcie kochania się, no to też są dużo lepsze, jest super, już nie mówiąc o tym, że się bardziej chce. więc polecam. Słuchajcie, no i do gimnastyki można tylko podejść jakby tak samo zresztą jak do jogi. Na takiej zasadzie, że to są po prostu ćwiczenia dla kobiet, które sprawią, że będę miała ładną sylwetkę, będę zdrowa, będę miała mocniejsze ciało, będę bardziej wygimnastykowana i będę się czuła dobrze. I tyle. I na tym część kobiet poprzestaje i na tym też poprzestaje część instruktorek. Więc to jest w porządku. Natomiast w gimnastyce jest jeszcze jakby drugie dno, bo ona jest też praktyką taką psychofizyczną. Każde ćwiczenie ma swoje znaczenie. A za każdym ćwiczeniem jakby stoi jakaś praca z jakąś energią i do każdego ćwiczenia Ania Wrzesińska, która dosyć mocno propaguje gimnastykę w Polsce, może część Was z nią zna, do każdego ćwiczenia ona ułożyła na podstawie tej wiedzy, która jest dopasowana do każdego ćwiczenia, ona ułożyła taką afirmację. I ja osobiście uwielbiam pracę z tymi afirmacjami. Na zajęciach, jak prowadzę zajęcia z gimnastyki, to zawsze te afirmacje czytam, ale one też dają taką możliwość pracy ze sobą, samodzielnej. Bo możemy sobie wybrać jakby z tych ćwiczeń te rzeczy, nad którymi chciałybyśmy pracować, w sensie nie tylko cieleśnie, ale właśnie w tej sferze takiej duchowej, emocjonalnej, psychicznej,
czy to z relacjami, czy to nad samą sobą, czy to nad pewnością siebie, czy nad wiarą, czy nad zaufaniem, czy nad pracą z przodkami na przykład. I możemy sobie wybierać i dobierać ćwiczenia jakby w zależności od tego, nad czym chciałybyśmy pracować też. Więc w taki sposób też z gimnastyką można pracować. I no nie, to też pokażę na końcu, bo tak nie chciałabym robić tutaj bałaganu. Słuchajcie, praca z gimnastyką jest też pracą z energią. I ćwicząc gimnastykę powodujemy, że ta energia zaczyna przepływać lepiej przez nasze ciało. W związku z tym może się zdarzyć, że zaczniecie ćwiczyć gimnastykę i może się zdarzyć, że zaczniecie mieć jakieś takie odczucia, jakiś dołek, jakieś lęki, jakieś takie nastroje depresyjne. Nawet jakieś wzmocnienie jakiejś choroby, która w danym momencie gdzieś tam się działa w ciele, tak, że się zaczniecie po prostu gorzej czuć. I pierwsze nasze odczucie często jest takie, Boże, co mi ta gimnastyka zrobiła, muszę przestać ją ćwiczyć. Ale powiem Wam, że to samo się dzieje jakby ćwicząc jogę. Pewnie są jeszcze też inne praktyki, które są też praktykami energetycznymi. Po prostu to, że zaczynamy pracować z energią w naszym ciele i ta energia zaczyna płynąć, powoduje, że różne rzeczy wychodzą na wierzch. I to nie jest tak, że to, że zaczęłaś ćwiczyć gimnastykę, to spowodowało, że się teraz źle czujesz. Bardziej jest tak, że to, że zaczęłaś ćwiczyć gimnastykę, spowodowało, że to, co w Twoim ciele już było, wychodzi na wierzch, że się jakby ciało oczyszcza z tego. W związku z tym, tak samo zresztą jak w jodze, raczej zaleca się kontynuowanie praktyki, delikatniej może, tak jak czujesz. My jesteśmy jednak, no kobiety mają dużą intuicję i jak zawierzycie sobie, jak spojrzycie w siebie, to będziecie też dużo rzeczy wiedziały. Czy to, co się dzieje, to jest dobre, czy jest złe? Zapytaj siebie, dlaczego tak się czuję, a nie inaczej. I raczej zalecałabym ćwiczenie dalej, może trochę delikatniej, z wyczuciem, ale nie przerywanie praktyki, jakby żeby to wszystko oczyścić, żeby przejść przez to, co tam się nam ukazało i wydarzyło. Dobra. I teraz tak, jak możemy ćwiczyć? No bo ja na przykład tak, codziennie teraz robię z Wami jedno ćwiczenie o poranku. Jest tak, że ćwiczenia z gimnastyki można wyliczyć do danej daty, biorąc pod uwagę dzień księżycowy, dzień słoneczny, a także miejsce, w którym to ćwiczenie się odbywa. W gimnastyce też liczymy zestaw ćwiczeń dla danej osoby po dacie urodzenia i też miejscu urodzenia. I możemy ćwiczyć swój zestaw ćwiczeń, który żeśmy dostały. W zestawie ćwiczeń zawsze jest ćwiczeń 7. 2 ze świata górnego, 2 ze świata średniego, 2 ze świata dolnego i 1, które jest jakby naszym ćwiczeniem głównym, czy ćwiczeniem głównym na dany dzień, nie? Bo to jest na tej samej zasadzie. To są ćwiczenia przypisane dla nas po naszej dacie urodzenia. I każda z Was może albo spróbować sobie sama to wyliczyć, albo poprosić o to instruktorkę. Ja wyliczam zestawy i uczę robienia tych zestawów. No robię, do tej pory robiłam to na żywo, ale w tej chwili nie wiadomo, jak to długo potrwa, więc myślę, że spotkania online są jak najbardziej na miejscu i też można to przemyśleć. Więc jak któraś z Was by chciała, to oczywiście mogę z nią popracować nad tym. To jest jedno, jak możemy ćwiczyć.
możemy i możemy ćwiczyć po prostu codziennie na przykład, czy co drugi dzień, czy wtedy, kiedy macie ochotę, aczkolwiek zachęcam do tego, żeby ćwiczyć jednak regularnie, żeby, no jeśli nie dajecie rady codziennie, no to przynajmniej ze 4 razy w tygodniu, bo wtedy macie efekty tego ćwiczenia, tak? Zaczyna się i ciało kształtować, i my zaczynamy trochę inaczej funkcjonować i można to wtedy powiedzieć, że jest to taka rodzaj pracy nad sobą, tak? I nawet to, że się będziemy mobilizować do tego, żeby zaćwiczyć, tak? A słuchajcie, chciałam Wam jeszcze tak z innej beczki powiedzieć, że jak kręciłam live'a w tym tygodniu z jogi twarzy, to wywaliło mnie z Facebooka, więc jeśli by się zdarzyło, że się ta transmisja nagle skończy, nie będzie koniec tematu, to i będziecie chciały słuchać dalej, to ja spróbuję wtedy jeszcze raz uruchomić nową, więc możecie wtedy szukać. Wracam do tematu. Słuchajcie, można też ćwiczyć gimnastykę w taki sposób, jak ja prowadzę zajęcia, że po prostu przychodzi się na zajęcia i się ćwiczy zestaw na dany dzień. Czy jeśli macie taką możliwość, możecie sobie same ćwiczyć, wyliczyć i ćwiczyć zestawy na dany dzień. Tak, to jest drugi sposób ćwiczenia. Trzeci sposób to jest taki, że możemy poddać się jakby trochę losowi. Jeśli macie karty do gimnastyki albo macie gdzieś wydrukowane ćwiczenia, to możecie sobie po prostu losować, co będzie dla mnie na dzisiaj ciekawego, więc też z takim dreszczykiem emocji, co ja dzisiaj wylosuję i co będzie dla mnie i poddać się trochę losowi i temu, co do nas przyjdzie. Można też pracować, tak jak Wam już mówiłam, w taki sposób, że po prostu szukamy sobie takich ćwiczeń, nad którymi chciałybyśmy pracować ze względu na afirmację, czy na tą energię, która idzie za danym ćwiczeniem, albo po prostu dlatego, że to ćwiczenie będzie dobrze robić na mój kręgosłup, albo na przykład otwierać będzie moje biodra lepiej niż inno, a nad tym chcę popracować, więc można też tak. I słuchajcie, wtedy zalecane jest też, żeby to było 7 ćwiczeń, czyli jeśli losujecie, to losujecie 2 ćwiczenia ze świata górnego, 2 ze średniego, 2 z dolnego i 7 z całej puli. Jeśli, przepraszam, wybieracie pod względem tego, nad czym chciałybyście pracować, to też zalecane jest, żeby tych ćwiczeń było 7. Ale tak naprawdę ja osobiście jestem zdania, że jeśli wylosujesz sobie jedno ćwiczenie i je zaćwiczysz, to to jest super i brawo dla Ciebie, że masz determinację na to, żeby ćwiczyć chociaż chwilę dziennie. I to, co robię teraz, to wyzwanie na czas kwarantanny, że codziennie pokazuję Wam ćwiczenie na dany dzień. Uważam, że jeśli któraś z Was, a wiem, że kilka dziewczyn jednak ćwiczy codziennie, któraś z Was wzięła sobie też taki zamiar i postanowiła sobie, że będę codziennie ćwiczyć to jedno ćwiczenie, to już jest wielki krok i wielkie wyzwanie i chwała Wam za to naprawdę. Dobra, co ja tu jeszcze sobie... Aha, chciałam Wam pokazać te karty, bo jeśli chodzi o to losowanie ćwiczeń, to jest łatwo, jak się ma karty gimnastyki. Kart są, ja mam 2 rodzaje akurat, karty są pewnie różne, można wiem, że jeszcze co najmniej 2 rodzaje jakieś tam na rynku są, aczkolwiek nie są może tak bardzo dostępne, musiałybyście poszukać. Te, co mam, to są karty, teraz może gdzieś tutaj, o. Tu jest napisane, jakie ćwiczenie, jest napisana właśnie ta afirmacja, z którą ćwiczę, a z drugiej strony jest narysowane, jak wykonać to ćwiczenie, jest symbol. O symbolach jeszcze nie powiedziałam. Więc są karty z afirmacjami i z tym, jak wykonać ćwiczenie poprawnie. I można właśnie z nich sobie losować, wybierać i tak dalej. Ja mam jeszcze takie karty, które mają też napisane, jaki to jest świat. Jest symbol, ćwiczenie i pod spodem
jest napisane, co ono jakby niesie za sobą, to ćwiczenie, czyli nie afirmacja, a taki opis raczej, nad czym pracujemy z danym ćwiczeniem. No i te karty tak wyglądają. Różne są, rysunki są te same. Ja korzystam na zajęciach z tymi afirmacjami najwięcej, ale teraz jak dla Was przygotowuję, to akurat myślałam sobie, że wezmę te z tymi znaczeniami, żeby coś było trochę innego. Dobra, to są karty. Co ja tu dalej przygotowałam teraz? Aha, z tymi ćwiczeniami. A, słuchajcie, no bo to pewnie też Wam się gdzieś tam obiło uszy i to jest takie dziwne troszeczkę może, bo mówi się o tym, że ćwiczy się bez staników. No i są dziewczyny, dla których to jest bardzo trudne, tak, ściągnięcie tego stanika i ja jakby to rozumiem i nie jakoś tam nie każę, że musisz być bez stanika i tak dalej, bo te wiadomo, biusty mamy różne i niektóre dziewczyny po prostu mają naprawdę bardzo duże piersi, one są ciężkie i w ogóle trudno jest ćwiczyć bez stanika. Poza tym my jednak od lat przecież no, młodzieńczyk, bo ja widzę teraz moja córka ma 13 lat i już od roku chce nosić jednak jakiś taki staniczek czy topik czy coś takiego, żeby tam nie przeświecały te cycuszki przez bluzkę. Więc jesteśmy po prostu no, bardzo przyzwyczajone do tego, że mamy jednak coś, co nam utrzymuje ten biust i chroni też przed wzrokiem może niepożądanym, bo wiadomo, że gdzieś tam nie wiem, robi się trochę zimniej czy coś i od razu nam te słupki wychodzą przez bluzkę, więc stanik to trochę chroni nas przed jakimś takim też czasem okiem pożądliwym, męskim, nie? Więc szanuję to, jeśli ktoś chce ćwiczyć w staniku i nie chce tego stanika ściągnąć, ale ćwiczenie bez biustonosza jest lepsze, bo w gimnastyce mamy jednak dużo tego takiego głaskania się, gdzie masujemy węzły chłonne pod pachami, z którymi często jakieś problemy kobiety mają, gdzie masujemy od dołu, tak zagarniamy swój biust, gdzie jednak wiecie same, że w tych piersiach często się jakieś grudki, grudy, guzki robią, więc trochę to rozmasowujemy i gdzie możemy wtedy bezpośrednio ciągnąć ręce po mostku, gdzie jest no nie tylko nasze serce pod spodem i czakra serca, ale też grasica, która jest odpowiedzialna za odporność. Ciągniemy potem ręce po szyi, gdzie jest tarczyca, po twarzy i głowie, gdzie przysadka i szyszynka, czyli cały układ właściwie nasz hormonalny, do takiego ułożenia rąk, takiego pączka kwiatowego, który może być zamknięty lub otwarty, tak jak czujecie, a mój jakiś krzyż jest nad głową. Dobra. I oprócz tego, że fajnie jest ćwiczyć bez stanika i zachęcam do tego, żeby jednak być bez biustonoszy, to jest zalecane także ćwiczenie bez żadnego obuwia. Myślę, że wzięło się to stąd, bo powiedzmy sobie szczerze, jak jesteśmy na sali, czy jesteśmy w domu, gdzie niekoniecznie mamy drewnianą podłogę, a nawet jeśli mamy, to pod nią jest jakiś styropian czy coś tam innego, no to nie ma powiedzmy takiego wielkiego znaczenia. Natomiast kobiety kiedyś ćwiczyły na dworze, albo ćwiczyły w domach, ale na klepiskach. To była gimnastyka jednak prostych kobiet, nie miejskich, nie księżniczek czy hrabianek. Więc to połączenie z ziemią miało bardzo duże znaczenie i jeśli któraś z Was będzie miała możliwość pójścia i poćwiczenia na dworze, jak będzie trochę cieplej, na trawie czy do lasu, to słuchajcie, to jest zupełnie inna liga, to jest w ogóle niesamowite, jak się czuje wtedy tą energię ziemi, która jest przecież energią jednak żeńską. I gimnastyka w ogóle jest dosyć mocno związana z energią ziemi właśnie. Bardzo mocno się uziemiamy we wszystkich ćwiczeniach praktycznie, ale no to stanie gołymi stopami na trawie czy na ściółce, a w ćwiczeniach tych na dole, gdzie się kładziemy klatką piersiową na ziemi, no to jest w ogóle niesamowite odczucie
ćwiczenie jednak na ziemi, bez maty. A jeśli jest to dla Was mocno niekomfortowe, żeby się położyć na trawie, czy na ściółce w lesie, czy na jakimś, nie wiem, innym miejscu, taki na piasku, to możecie, to zalecam jakby położenie się na czymś, co jest bawełniane, tak, co jest naturalne, żeby to nie był koc czy mata, która jest sztuczna, tylko żeby to był jakiś materiał, który jest bawełniany, który nie będzie blokował tego naszego połączenia z tą energią ziemi. Więc boso i bez stanika. Słuchajcie, jeśli w długiej kietce, bo gimnastykę można ćwiczyć w kolczykach, w spódnicy, w wisiorku, w pierścionkach. Ona jest niezwykle kobieca, w związku z tym nie musimy być ubrane w getry, czy tam jakieś krótkie portki i tak dalej, bo to jest takie bardziej męskie. Zalecam wręcz, żebyście spróbowały poćwiczyć w sukience, że to jest też zupełnie inna bajka. Ja często prowadzę zajęcia w sukience, aczkolwiek coraz bardziej przechodzę na to, żeby być jednak w getrach, bo wtedy dziewczyny, które ze mną ćwiczą, lepiej widzą, co ja robię, tak? Bo jak jestem w długiej spódnicy, no to też nie widać do końca, jak na przykład te nogi się układają, prawda, do ćwiczeń. Ale jak ćwiczę sama, jeszcze właśnie gdzieś na świeżym powietrzu, no to po prostu ćwiczenie w sukience czy w spódnicy długiej, czy krótszej, wszystko jedno tak naprawdę, ale jak jesteście w długiej, to możecie poćwiczyć też bez mantek. I to jest w ogóle super. Zachęcam do tego, naprawdę. Dobra, no i w gimnastyce jest to, że niezależnie w zasadzie w jakiej pozycji, prośba jest o to, żeby mieć brodę do góry i spoglądać w dal. No i jak jesteśmy pokoju, czy jesteśmy w sali do ćwiczeń, to spoglądanie w dal to jest takie trochę bez sensu. Natomiast wyobraźcie sobie, że jesteście na łące i wtedy to spoglądanie w dal, no to się wiąże z taką naszą przynależnością jednak do tej Matki Ziemi w ogóle, do tej natury. To zupełnie zmienia jakby perspektywę całego spojrzenia na gimnastykę. Nie, oprócz tego, że w gimnastyce właśnie jest prośba zawsze o tę brodę trochę do góry, ma być szyja, łabędzia, broda do góry i spoglądanie w dal, inaczej niż w jodze. Natomiast no, dla mnie to tworzy takie, że chodzę, jestem dumna z tego, że jestem kobietą, jestem dumną Słowianką, jestem pewna siebie, jestem piękna, tak? Po prostu. I jestem dumna z tego, że jestem kobietą. I powiem Wam, że jak się dużo gimnastyki ćwiczy i ćwiczy się ją regularnie, to faktycznie zmienia się nasza postawa, gdzieś rośnie w nas ta duma z tej kobiecości, którą mamy i którą gdzieś w tym życiu codziennym w ostatnich latach i no, myślę, że gdzieś od czasu wojny, a może nawet wcześniej, zaczęłyśmy gdzieś próbować dorównywać mężczyznom, tak? Ale w ogóle dla mnie jesteśmy po prostu zupełnie inni, nie jesteśmy w stanie im dorównać, tak? Bo oni są z Marca, a my jesteśmy z Wenus. W związku z tym nie ma co za nimi gonić, tylko bardziej właśnie pójść w tą jakość kobiecą, którą mamy w sobie i wydobywamy ją poprzez ćwiczenie gimnastyki. I z własnego doświadczenia Wam powiem, że ja chodziłam zawsze, znaczy lubiłam chodzić w spódnicach i w sukienkach, szczególnie w lecie i tak dalej, ale jednak większość czasu ubierałam się w spodnie. I zaczęłam ćwiczyć gimnastykę regularnie i dużo, naprawdę, cały system codziennie. No i trwało to pewnie chwilę, pewnie jakieś parę miesięcy, natomiast zachciało mi się chodzić w spódnicach, sukienkach, z biżuterią i tak dalej. Ta energia kobieca, która jakby za tymi ćwiczeniami idzie, no była niesamowicie silna. No ja się zaczęłam zupełnie inaczej ubierać. Oprócz tego myślę, że i to jakby zauważały inne osoby, że inaczej się zaczęłam ruszać, że właśnie ta duma z bycia kobietą wyszła ze mnie, tak?
No i to fajne. Dobra. Słuchajcie, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Opisać Wam te światy. No bo ćwiczymy w stanie, w klęku i w opadzie. W gimnastyce mówi się, że to są trzy światy. Świat górny, świat średni i świat dolny. Świat górny to jest to, co ćwiczymy w staniu. O, tutaj Patrycja pisze, że ćwiczy nago i poleca. No właśnie. Chyba całkiem nago, bez niczego to nigdy nie ćwiczę, a muszę spróbować. Bo zawsze jednak mam na siebie coś narzucone, bez mojej takiej bez stanika. To tak, ale jakieś kiepsce. Więc dziękuję Ci za to, zainspiruję się i będę próbować. Słuchajcie, świat górny. Tutaj mamy w wyjaśnieniu tych światów nawiązanie do tej tradycji słowiańskiej i do mitologii słowiańskiej i do tradycji słowiańskiej. Tak więc świat górny jest nazwany światem boskim. On się nazywa Prawi. Prawie, niektórzy mówią. On daje kolorem tego świata górnego, tej Prawi, jest kolor biały, który symbolizuje niewinność, który symbolizuje światło, który symbolizuje taką energię wszechświata. I powiem Wam, że te ćwiczenia, one, ćwiczycie, pewnie większość z Was coś tam ćwiczyła, nie wiem jak to odbieracie, natomiast one są w większości ćwiczeniami związanymi z równowagą. I ja początkowo miałam bardzo duże problemy z wykonywaniem ich, bo ciągle nie umiałam tej równowagi utrzymać i do tej pory mam tak i tak to czuję, że ten świat górny, on nie jest taki specjalnie trudny. Trudem jest właśnie to utrzymanie równowagi i żeby wykonywać te ćwiczenia, to trzeba być, przynajmniej ja muszę być maksymalnie skupiona. Jak jestem, tak wchodzę na przykład na zajęcia z biegu, śpieszyłam się czy coś takiego, to tracę równowagę. Dopiero jak się zagłębię tak w siebie, tak naprawdę, jak się skupię w 100%, to jestem w stanie te ćwiczenia dobrze wykonać. Więc wymagają takiego wyciszenia, takiego wejścia w siebie i takiego dużego skupienia. I to ma dla mnie jakby powiązanie z tym światem boskim, tak? To. Mówi się o tym, że praktykowanie świata górnego rozwija świadomość, wznosi nas na wyższy poziom wibracji, daje poczucie spokoju wewnętrznego, pewności siebie i sprawczości. I tak to też czuję, powiem Wam szczerze. Pokażę Wam, jak wygląda pozycja wyjściowa świata górnego. Jak mi się uda jakoś złapać, to żeby nie było widać tam. Zobaczymy. Czy to się uda? Słuchajcie, stopy są na szerokość bioder. Na szerokość bioder, duże palce troszeczkę są do środka, kolana w gimnastyce zawsze mamy ugięte. I teraz tak, pokażę jak góra wygląda. Łokcie, nadgarstki mamy na nadnerczach, czyli tutaj masujemy gruczoł do krewny, kolejny, ważny. Łokcie zawsze maksymalnie do przodu. Wyciągnięta klatka piersiowa, szyja, łabędzia, broda do góry. I ciągniemy ręce do pączka na górze, masujemy swoje ciało z miłością. Chociaż pozycja wyjściowa jest chyba tylko z rękami, tylko na nadnerczach. Jeśli któraś z Was dopiero zaczyna przygodę z gimnastyką, to możecie spróbować sobie na początek tylko pozycje wyjściowe robić z każdego świata.
one już będą nas jakby osadzać w tej gimnastyce, tak? Potem łatwiej będzie wchodzić w kolejne ćwiczenia, bo niektóre z nich są dosyć mocno wymagające jednak. I no, dobra. Świat średni. Słuchajcie, kolorem świata średniego jest czerwony. Czerwony to jest kolor kreacji. To jest kolor życia. To jest kolor krwi. Świat średni jest związany, on się nazywa Jawia. Jest związany z życiem tym naszym po prostu codziennym, z tym, co jest jawne, tak, można powiedzieć. Czyli to będzie to nasze życie codzienne, ale też to, z czym się spotykamy jakby na co dzień. To są rośliny, zwierzęta, to jest wszystko to, co jest jakby w tym codziennym naszym życiu. I też powiem Wam test, które z Was ćwiczą, to też nie wiem, czy żeście tak analizowały, ale możecie sobie to zobaczyć, że tak jak świat górny jest ze sobą spójny, każde jakby ćwiczenie następnie wynika z poprzedniego, tak dodaje się jakiś kolejny element. Tak w tym świecie średnim każde ćwiczenie jest inne. I to trochę tak jest, że w tym życiu naszym codziennym, w tym życiu na Ziemi, no to co chwilę jest coś nowego, tak? No, oczywiście są rzeczy, które wynikają z siebie, ale jest tak, że budzimy się tak naprawdę rano i możemy mieć jakieś tam plany na ten dzień, ale tak naprawdę nie wiadomo, jak ten dzień się potoczy i co nas spotka i co się wydarzy. Więc takie są też te ćwiczenia. One poruszają wiele rzeczy związanych z takim naszym życiem codziennym i są bardzo różnorodne. Ale one są dla mnie najprostsze. Nie wiem, jak wy to odbieracie, natomiast ten świat średni dla mnie osobiście jest najprostszy. Taki no trochę jest tam wysiłku, ale znacznie mniej jednak niż w tej górze, gdzie muszę być skupiona, wyciszona i tak dalej. I w tym dole, który jest no, najbardziej wymagający ze wszystkich ćwiczeń, ale o dole bywa. Świat średni odpowiada za uczucia i emocje. I słuchajcie, jawia to dążenie do życia, chęć przedłużenia rodu, kreacja, aktywność, równowaga pomiędzy dwoma światami, górnym i dolnym. I ostatni poziom ćwiczenia to jest świat dolny, to jest nawia, świat nawi. Mówimy o tym, że to jest świat przodków. I tutaj to są najtrudniejsze ćwiczenia w zestawie. One są najbardziej wymagające. Te ćwiczenia jest najtrudniej utrzymać. One najbardziej nam dają do pieca, że tak powiem, jeśli chodzi o wygięcie kręgosłupa i elastyczność kręgosłupa. Natomiast to jest w dużej mierze praca z przodkami, się mówi, tak? No i tutaj nie wiem, na ile się interesujecie różnymi rzeczami, takimi jak jakieś tam terapie czy coś takiego, ale te z Was, które spotkały się na przykład z ustawieniami rodziny Hellingera, Berta Hellingera, to wiecie na pewno, że to jest głównie praca nad rodem właśnie, nad różnymi rzeczami, które gdzieś tam nie zagrały, czy coś się wydarzyło w rodzie wcześniej i odbija się to jakby na naszym życiu w związku z takim zaburzeniem w energii rodowej, którą mamy. Więc no, w każdej rodzinie różne rzeczy się wydarzały, tak już jakby w normalnym życiu się różne rzeczy wydarzają, w naszym takim codziennym, gdzie mamy pokój na ziemi, powiedzmy sobie, a teraz na przykład mamy kwarantannę i wirusa i w ogóle, ale w naszej historii no, było mnóstwo dramatycznych jednak zdarzeń. W związku z tym w tych rodzinach
działo się dużo różnych rzeczy takich bardzo mocnych i bardzo trudnych. I to gdzieś z pamięcią rodową, z taką pamięcią naszą nie tyle genetyczną, co taką właśnie pamięcią komórkową, idzie z pokolenia na pokolenie. Więc praca nad wyrównaniem różnych rzeczy, które mamy w sobie, a związane z tym, że coś się wydarzyło mojej babci, czy prababci, czy nawet praprababci, czy gdzieś jakieś były problemy, nie wiem, jakieś nawet morderstwa, jakieś śmierci właśnie, jakieś oszustwa, jakieś zdrady, no to gdzieś tam w sobie niesiemy. I ta praca ze światem dolnym jest pracą właśnie nad wyrównaniem jakby tych wszystkich rzeczy, które się zdarzyły w naszym rodzie. Tak. Więc dlatego jest trudna. Taką mam jedną dziewczynę, nie wiem czy Magda jesteś na webinarze, która zawsze jak schodzi do tego świata dolnego, to mówi, o Boże, z tymi przodkami to zawsze jest mi trochę... I tak trochę jest, słuchajcie. Kolorem świata dolnego jest czarny. Czarny kolor to jest transformacja. To jest transformacja, wzmacnianie przez zniszczenie, poszukiwanie siły w sobie. No, to jest to. Nawia to siła tego, co niepoznane i nieuświadomione. Czyli coś, co dużo głębiej leży jednak niż to, co w świecie średnim czy w świecie górnym. Dobra. I to są najtrudniejsze ćwiczenia, ale też najbardziej działające. Tak, w nich jakby czuć najbardziej to, że działamy nie tylko z ciałem, ale też z energią. Tak? I one są bardzo silnie uziemiające. Jesteśmy w wielu ćwiczeniach, kładziemy się klatką piersiową na ziemi. Wyobraźcie sobie to, że nie leżycie na macie czy na kocu w domu, tylko leżycie na trawie, gdzie to połączenie z ziemią, tutaj klatką piersiową, gdzie mamy serce, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Dobra. Czy ja coś chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo chyba w zasadzie to, co sobie przygotowałam, to skończyłam. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda pozycja wyjściowa świata średniego i świata dolnego, ale nie wiem, na ile mi to tutaj wyjdzie. Zobaczymy. Słuchajcie, świat dolny. Świat dolny. Spotykają się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy do takiego opadu. Kolana są na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Nie opieramy się na rękach. Patrzymy przed siebie w dal właśnie. Natomiast co jest bardzo ważne w świecie dolnym, to jest to, żeby tutaj puścić zupełnie lędźwia. Tutaj ma być takie siodełko się zrobić. No tyle, na ile macie elastyczny kręgosłup, na tyle wam to wyjdzie. I na początek możecie w ogóle po prostu sobie w tym być. Zobaczyć, jak wam jest w tej pozycji, jak się w niej czujecie. Tutaj jest istotne też, żeby środek ciężkości przenieść. Przenieść do przodu. Wtedy to zagięcie tutaj w lędźwiach się robi większe. Jak się cofniecie, to zupełnie inaczej działa to ćwiczenie. A świat średni. Świat średni. To jest kraj. Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej, stopy sobie gładko leżą na podłodze, nic tam się palcami nie podpieramy. I znowu mamy tak ręce na nadnercza, ale w pierwszym ćwiczeniu świata średniego będziemy znów się głaskać, masować i pieścić poprzez masowanie węzłów chłonnych, biustu, pomostku, po szyi, po twarzy, aż do, ja teraz usiądę, żebyście widziały moje ręce, ale to się robi w kręgu pełnym, aż do poczka tetowego nad głową, lekko ugięte łokcie i maksymalnie do tyłu.
I też na początek możecie sobie po prostu spróbować pobyć. Nawet kilka, potem kilkanaście minut spróbować w tych pozycjach wyjściowych i zobaczyć, poczuć, jak one na Was działają, tak? I jak się w tym czujecie. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, coś się Wam urodziło? Aha, wiem, że Ela zadała mi pytanie o to, czy można ćwiczyć się z problemami z tarczycą. Więc Elu, tak, jak najbardziej, ponieważ gimnastyka właśnie jednym z jej zadań jest to, żeby regulować nasz układ hormonalny. Więc wszystkie problemy z tarczycą, no gimnastyka ich nie uleczy, powiedzmy sobie, no są rzeczy, które musimy sięgnąć po pomoc lekarską, nie? Natomiast jeśli chodzi o takie wspomaganie tego, co się dzieje, tego regulowanie tego układu hormonalnego, to gimnastyka jak najbardziej, tak. Jak najbardziej. Więc polecam. No dobrze, nie wiem, czy coś jeszcze miałam Wam powiedzieć, ale chyba wszystko, co chciałam. Jakieś pytania, coś Wam się urodziło? Jak będziecie jakieś pytania miały, nawet później coś Wam przyjdzie do głowy, to piszcie, piszcie posty w grupie, piszcie tej grupie naszej, w której jesteśmy, Gimnastyka Słowiańska z Katarzyną, lub piszcie do mnie na Messengerze, jak najbardziej, czy mailem też będę odpowiadać. Chciałam Wam jeszcze się tak z Wami podzielić, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale teraz jak jestem w domu i mam trochę więcej czasu, to przychodzą takie różne myśli, co bym chciała. I chciałabym nakręcić warsztat, w którym byłoby każdy, oprócz takiego wstępu właśnie o gimnastyce jakiegoś ogólnego i o każdym ze światów, to żeby było każde ćwiczenie osobno nagrane z instrukcją wykonania, z tym, co za sobą niesie, z afirmacją do tego ćwiczenia. No i taki mam pomysł, to gdzieś mi się klaruje w głowie. Coś ktoś tu napisał? Jak wyliczyć ćwiczenia, Ela się pyta. Słuchajcie, do tego są takie tabele, ale nie wiem, czy one są dostępne gdzieś w internecie, powiem Wam szczerze. Natomiast jest książka o gimnastyce słowiańskiej i one tutaj są. Anna Wrzesińska. O, słowiańska gimnastyka dla kobiet. I tutaj jest to, jak sobie to wyliczyć. I tak się nawet zastanawiałam, czy Wam tego jakoś w grupie nie udostępnić. Tylko, że to musiałabym wtedy zdjęcia Wam chyba zrobić i udostępnić. I może to zrobię, bo tak naprawdę to nie jest żadna tajemnica i uważam, że nie powinno być żadną tajemnicą. Więc jeśli będziecie miały ochotę, to ja myślę, że ja w grupie to udostępnię. Jakoś spróbuję zrobić zdjęcia, czy jakoś to nie wiem. Ale jakoś pomyślę, jak to zrobić, żebyście mogły spróbować sobie wyliczyć same. Natomiast no, wyliczenie jakby jeszcze nie jest, jest tylko kawałeczkiem, bo jeszcze trzeba wiedzieć, co potem zrobić z tymi ćwiczeniami i jak je wykonać, nie? Ale tak, ale no, to jest też ciekawe, jaki jest ten świat. I w ogóle polecam bardzo tą książkę dziewczyny, bo tutaj jest wszystko. Potem jak sobie wyliczycie, to o każdym ćwiczeniu jest każde ćwiczenie jest opisane. I tutaj Ania Wrzesińska też pisze o horoskopie słowiańskim. Ja tak z horoskopami to jakoś nie żyję za dobrze, więc nie wgłębiam się w to specjalnie, ale można tutaj się dowiedzieć jeszcze różnych innych ciekawych. Czy w tej książce znajdują się te tabele i czy karty są dostępne gdzieś online? Jessica, słuchaj, w książce znajdują się tabele, czy karty online? Ania też zrobiła kartę.
które można u niej kupić. Ona na Facebooku się nazywa chyba Słowianka w Wielkim Mieście albo coś takiego, ale jak Anna Wrzesińska wpiszecie albo Anka Słowianka, to powinno Wam się to wyświetlić. Natomiast te karty u niej drogie są teraz, bo chyba około 100 kosztują, więc a może przesadzam, ale jakoś jak zobaczyłam cenę, to sobie pomyślałam, że rozumiem, że to jest dużo kasy przygotować te karty, ale że to jest drogie. Natomiast Jessica, ja mam parę kompletów kart jeszcze na sprzedaż i one u mnie kosztują chyba 20 zł. Więc jakbyś chciała, jak już będą zajęcia, a kiedyś w końcu chyba będą, to mogę Ci sprzedać. Aczkolwiek ja zawsze daję karty jako prezent po ukończeniu warsztatu. Czyli jak u mnie się robi warsztat z gimnastyki, uczę całej gimnastyki, no to jakby prezentem, oprócz tego, że dostajecie wyliczony zestaw dla siebie, który umiecie już po warsztacie wykonać same, to dostajecie też od mnie kartę. Więc... Ale to trzeba by zobaczyć i gdzieś poszukać, czy te karty można kupić, bo wiem, że inne instruktorki też coś tam drukowały, jakieś takie jeszcze takie karty z tak przedstawionymi pozycjami, jakby to były pozycje seksualne, też jest tak. Są takie karty, więc pewnie trochę do wyboru, do koloru, aczkolwiek można sobie też może gdzieś wydrukować z internetu. No jak, no ta praca z kartami jest fajna, więc polecam. Bierzesz karty, Ela, dobra. Na warsztaty Jessica też byś się wybrała. No słuchajcie, na żywo to chwilowo nie ma jak. Ale będzie taka możliwość. No, chwilowo online. Więc jeśli jesteście chętne, to na przykład na Zoomie możemy się spotkać. I zrobić taki warsztat, więc jak dawajcie znać, czy jesteście chętne. Normalnie taki warsztat indywidualny kosztuje u mnie 350 zł. Indywidualnie, bo w grupie zawsze jest troszeczkę taniej, ale na razie nic nie mam zaplanowane, w związku z tym miałam w maju mam zaplanowane zajęcia, ale to nie taki całkiem warsztat pełen. I też nie wiem, czy to dojdzie do skutku, bo nie wiem, jak się będzie rozwijała sytuacja. Ale mam zaplanowane takie zajęcia na Dzień Matki we Wrocławiu, w Dalej Mama. Gdzie chciałabym, żeby się spotkały przy gimnastyce i wspólnym masażu. I też może i od zatwarzy. Matki z córkami. Jakby niezależnie trochę od wieku. W sensie córka, która może ćwiczyć gimnastykę, to będzie taka, która dostała już pierwszej miesiączki, bo od tego momentu mogą dziewczyny ćwiczyć, ponieważ jest to jednak bardzo mocno działa gimnastyka na ten układ hormonalny i nie ma co tych dziewczynek, które jeszcze okresu nie mają, jakoś tam przyspieszać albo im coś mieszać. Więc jak dostaną okres, to mogą ćwiczyć. Natomiast zachęcam też bardzo nie tylko dziewczyny, które macie córki nastoletnie, ale też dziewczyny, które macie mamy, które jeszcze są jako tako ruchliwe. I powiem Wam, że zrobiłam taki warsztat na Dzień Mamy jakiś czas temu i była moja mama i moja teściowa i mama mojej przyjaciółki razem z moją przyjaciółką i jeszcze były dwie dziewczyny ze swoimi mamami już takimi starszymi. No było to duże wyzwanie, bo te starsze panie nie są takie elastyczne i trudno było im zrobić te ćwiczenia. Ale to wyszło i to był bardzo miły czas, taki wspólny, taki byciu razem w kręgu kobiet, ale też właśnie w takim kręgu związanym z tym, że jednak jest matka i córka, tak? Dobra, kto ty jeszcze? Biorę karty afirmacjami, te pierwsze, jeśli masz. Daria, mam karty z afirmacjami, napisz do mnie. Tylko, że wiesz co, ja nie wiem, czy teraz pocztą wysyłać, jak to tam zrobić, muszę pomyśleć. Ale może, muszę zobaczyć, ile ja ich mam, bo nie wiem, jak mam dużo. Agnieszka, bardzo fajny pomysł z warsztatami online. No to słuchajcie,
możemy to zrobić. I jeśli, no dobra, to pomyślę. To pomyślę, jak to zrobić i dam Wam znać, ale Wy też, ta z Was, która będzie chętna na taki warsztat online, to dajcie znać, bo myślę, że to, wiecie, warsztat w całości jest bardzo mocno wyczerpujący, jednak jak robimy wszystko. Natomiast online moglibyśmy sobie podzielić to na trzy razy, że robimy jednego dnia tylko świat górny, drugiego dnia na przykład za tydzień, czy tam jakoś tam tylko świat średni, potem dolny, a potem też w jakichś takich indywidualnych spotkaniach te Wasze zestawy indywidualne. Więc może to jest też fajny pomysł na wypełnienie tego czasu kwarantannowego. No to do przemyślenia i do przegadania w grupie. Słuchajcie, no ja mam na tyle. O karty piszcie do mnie jeszcze jakoś osobiście, dobra? Ja zobaczę, ile ich mam. Ale te dziewczyny, które będą brały udział w warsztacie, no to na pewno karty dostaną. Bo teraz nie wiem, jak to tam, czy to jakoś wysłać wam. Czy to, no dobra, do przemyślenia. Chyba, że bym wam wysłała wtedy je do wydrukowania. I byście sobie wydrukowały po prostu nawet na jakimś tam lepszym papierze. Bo szczerze mówiąc, te drugie, to z tymi znaczeniami, o te, to ja sobie wydrukowałam sama. Więc to jest też do zrobienia. Wprawdzie one są różnej wielkości, bo ja jakoś nie wiedziałam, jak mam to zrobić, żeby one wszystkie takie same i trochę robiłam na oko. Jeśli chodzi o rzeczy związane z komputerem, to jest moja mocna strona, ale jakoś na mój własny użytek to są wystarczające. No dobra, a coś tu jeszcze? Pomysł na warsztaty, no, bardzo fajny, dobra. Kto tu jeszcze mi napisał? No, chętnie na warsztat online, to super. Ania, to bardzo ważna informacja, że dziewczyny nie powinny ćwiczyć przed 5 miesiącami. Mam pomysł z warsztatami matki córki, rewelacja. Na karty też jestem chętna, super. Napiszcie do mnie proszę jeszcze, no chyba na Messengera najlepiej, nie? Chętna na karty, Aneta. Super, dobra. Słuchajcie, ja sprawdzę, tak jak wam mówiłam, ile tych kart mam, ale też napiszcie mi, czy ewentualnie byście były chętne, żeby po prostu wam to wysłać w Wordzie, czy w jakimś tam innym pliku pocztą elektroniczną i żebyście sobie to wydrukowały. I wtedy jakby nie jest to związane z żadnym zakupem, to wam po prostu wyślę. Żebyście mogły sobie ćwiczyć. A warsztat spróbujemy jakoś sobie. Fajnie, cieszę się bardzo. Coś się dzieje, coś nowego, świetnie w ogóle. No to słuchajcie, to co? Żegnamy się. Dziękuję wam bardzo za ten wspólny czas. Za to, że mogłam wam powiedzieć o tym, co kocham, co lubię. Że dziękuję Facebooku, że się tym razem nie wysypałeś. Będę robiła, jakbyście chciały. Bo oprócz tego, że uczę gimnastyki słowiańskiej, to uczę też jogi twarzy. I w związku z tym, że mam gabinet kosmetyczny i to jest taki gabinet kosmetyki naturalnej, więc różne rzeczy się wydarzają, niekoniecznie tam jakieś maszyny na prąd i tak dalej, ale właśnie masaże twarzy różnego rodzaju i gimnastyki twarzy się wydarzają, że tak powiem. Więc jest strona na Facebooku Lawendowy Salonik myślnik Katarzyna Urany. I tam w środy o 18:00 pierwsze zajęcia były w tym tygodniu, ale to też możecie sobie obejrzeć. Następną środę i do końca kwietnia jest takie wydarzenie, że tam joga twarzy i o 18:00 w środę zapraszam Was, jakbyście miały ochotę, to na tej stronie będzie joga twarzy. W przyszłym tygodniu będzie masaż liftingujący. Automasaż. Więc zapraszam, jakbyście miały ochotę. No dobra. Jest jeszcze? Ktoś coś napisał jeszcze?
O, dziękuję, warsztat, tak, karty, tak, bardzo mi się podobało. Dziękuję, Dorota, super, bardzo się cieszę. No to słuchajcie, żegnam się z Wami. Jutro ćwiczymy o 10. Kolejne ćwiczenie, nawet jeszcze nie wiem jakie, bo jeszcze nie policzyłam, szczerze mówiąc, co jest w weekend i dalej. Więc jeszcze nie wiem, też będzie dla mnie niespodzianka. Dziękuję, Agnieszka napisała, ja też dziękuję, super. No i już będę dawać znać. Aniu, dziękuję Ci również. No do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.